Witamy w kolejnym odcinku programu Na Tropie. Znajdujemy się w Śladkowie Małym na ziemi kieleckiej, gdzie trwają przygotowania do rozpoczęcia 42 łowów z sokołami. Organizatorem polowania jest Krajowy Klub Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego Gniazdo Sokolników. Serdecznie zapraszam do oglądania odcinka. Polowanie generalnie, ponieważ jesteśmy klubem Polskiego Związku Łowieckiego, czyli podlegamy regulaminowi polowań, tak jak myśliwi polujący z bronią. Nasze polowanie jest o tyle różne, że nie wykorzystujemy broni, wykorzystujemy ptaki, oczywiście pomagają nam psy. Na nasze polowanie w sumie przyjechało około 150 osób, z tym, że oczywiście nie wszystkie osoby przyjechały z ptakami łowczymi. Sokolników, którzy polują z ptakami, jest wśród nas w tej chwili około 70. Przyjechali również goście z zagranicy. Przyjechał jeden gość z Holandii, dwóch gości z Austrii, czterech gości z Niemiec. Przyjechali również Czesi, Słowacy. No i pozostała część, czyli około 40, jest sokolników z Polski. Łowy trwają dokładnie 3 dni. Zjeżdżamy się zawsze poprzedniego dnia przed łowami wieczorem, tak żeby już rano móc zrobić zbiórkę i jak najszybciej wyruszyć w łowisko. Polujemy pełne 3 dni. Czwarty dzień jest przeznaczony na pakowanie się i wyjazd. Myśliwi z krajów z zagranicy muszą posiadać uprawnienia łowieckie ze swoich krajów, uprawnienia sokolnicze krajów, z których pochodzą. Składają te dokumenty u organizatora polowania. Organizator występuje do ministra środowiska o zgodę na polowanie. I myśliwi tacy w momencie, kiedy otrzymają polowanie, polują pełnoprawnie jak polscy myśliwi. Myśliwi z zagranicy bardzo chwalą sobie nasze łowiska. No, mamy piękne krajobrazy, niezniszczoną naturę, szczególnie tutaj na ziemi kieleckiej. Mamy bardzo dobre stany tutaj zwierzyny drobnej, są bażanty, są zające. Wiadomo, że nie w całej Polsce to tak pięknie wygląda, lecz i tak jesteśmy dużo, dużo lepsi niż kraje zachodniej Europy. Polowanie u nich, u nas wygląda w ten sam sposób. To są te same tradycje organizowania polowań, te same przepisy, które regulują organizację polowania. Przede wszystkim dla sokolnika ważna jest ilość zwierzyny drobnej w łowisku. Wiadomo, że polowanie z ptakiem nie jest tak bardzo skuteczne jak polowanie z bronią. W związku z tym tych okazji do polowania, do puszczenia ptaka musimy mieć więcej, żeby na końcu cieszyć się tak zwanym ułowkiem. W związku z tym im więcej zwierzyny drobnej w łowisku, tym to polowanie jest uważane za lepsze. Utensylia sokolnicze, najważniejsze, no to są pęta. Różnego rodzaju, ale służą do przytrzymania ptaka. Pęta złączone na końcu są werblikiem, czyli takim obracającym się elementem, który zapobiega splątaniu się pęt. Następną częścią jest pęca, czyli ta linka, kiedyś skórzana, teraz najczęściej taka tekstylna, która służy do przytrzymania, do przywiązania ptaka do rękawicy, czy do siedziska. No i oczywiście dzwonki. W dawnych czasach przede wszystkim służyły do odnajdywania ptaka. W tej chwili, dzięki temu, że technika bardzo poszła do przodu, ptak
ma oprócz dzwonków nadajnik telemetryczny, który służy do odnalezienia ptaka. No pewnie jeszcze takim wyposażeniem sokolnika, czyli jednym z utensyliów, jest rękawica. Ta niezbyt piękna, bo często używana, ale zabezpiecza dłoń sokolnika przed skaleczeniem. Sokolnik to myśliwy, czyli musi zostać myśliwym. Czyli staż łowiecki, egzamin łowiecki, członkostwo w Polskim Związku Łowieckim i następnie staż sokolniczy, egzamin sokolniczy i członkostwo Polskiego Klubu Sokolników. Jesteśmy jedyną organizacją Polskiego Związku Łowieckiego, klubem, który się tym zajmuje. W związku z tym podanie na staż składa się u nas, w Zarządzie Gniazda Sokolników. Przyjmujemy kandydata, wyznaczamy opiekuna stażu, wyliczamy punkty, które musi kandydat zrealizować i zdaje egzamin przed komisją wyznaczoną przez Zarząd Gniazda. Jeżeli zdał, to zostaje przyjęty. Dobrze polujący ptak musi być dobrze wylatany, musi mieć dobrą kondycję. W związku z tym treningi, sposoby treningu są przeróżne, ale muszą umożliwić ptakowi czynne latanie, prawda? Nieskrępowane. Także każdy sokolnik trenujący ptaka zaraz po pracy biegnie w pole, puszcza ptaka i trenują. Poza tym natura ptaków jest taka, że one w okresach wiosennych, czy w miesiącach wiosennych zaczynają się pierzyć, zaczynają się rozmnażać, ponieważ sokolnicy również hodują ptaki drapieżne, no to ptaki znajdują się w wolierach, tam są połączone w pary, pierzą się, rozmnażają i kiedy zakończą te podstawowe swoje czynności życiowe, naturalne, no to zostają wyciągnięte z woliery. Akurat to się zbiega z sezonem polowań na kaczki, bażanty i ruszamy w pole. Będzie prowadził nas tutaj kolega Kazimierz z miejscowego koła. Proszę o sprawne przeprowadzenie tego polowania, proszę o dyscyplinę. Prośba też taka, żebyśmy nie przeszkadzali sobie w tym polowaniu i kiedy na przykład pies jeden będzie wystawiał, prośba, żeby pozostałe psy w miarę opanować, przytrzymać na smyczy, by nie wpadły gdzieś przypadkowo, nie wypłoszyły w momencie, kiedy ptak nabiera pułapu, żeby nie zniszczyły tej pracy, która może być w to włożona i może być zniweczona przez jakieś niefortunne wejście gdzieś w bażanty. Także proszę też kibiców o to, żeby kiedy pies będzie wystawiał, żeby zatrzymać się absolutnie, czekać na decyzję tego, który będzie puszczał i to on w tym momencie decyduje, jak cała sytuacja ma wyglądać. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy są w terenie, posiadają identyfikatory, które dostaliśmy, tak zwane obrączki, że nie ma tu nikogo, kto by tego nie miał. Mam nadzieję, że wszyscy mają także legitymację, przynajmniej uprawnienia. No tu jak was znam, to raczej wszyscy mają, także nie ma problemu. Się tutaj akurat znamy w tym gronie. Polujemy na bażanty. Tu raczej chyba nikogo na zające nie ma, chyba że tu Adam będzie chciał, to możemy ewentualnie na zająca spróbować, jeśli gdzieś się wyrwie. Natomiast pozostałe sokoły polują na bażanty. Kto jest chętny do pierwszego puszczenia? Kto tak od rana może puszczać? To byśmy od razu tą osobę wytypowali, że w razie jak się coś będzie działo. Życzę wszystkim w takim wysokich lotów, szczęśliwego powrotu z wszystkimi ptakami. Tyle samo zakładań kaptura, co zdejmować. O właśnie. I chwal ćwik.
ptaki, z którymi polujemy, są to ptaki z naszej hodowli, najczęściej. Czyli w momencie, kiedy taki ptak już wyrośnie, pięknie się wypierzy, bierzemy go z tej woliery hodowlanej i się zaczyna pierwszy etap, czyli tak zwane ukrócenie, czyli założenie ptakowi pęt, tych wszystkich utensyliów, czyli to całe wyposażenie, które żeśmy już omawiali, zakładamy ptakowi, tak żeby on się do tego wszystkiego przyzwyczaił. Etapem, który niejako zazębia się z tym pierwszym, jest drugi etap, etap unoszenia. Unoszenie polega na tym, że musimy ptaka przyzwyczaić do naszego środowiska. Dla niego to wszystko, co nas, ludzi, otacza, jest zupełnie obce. On się musi przyzwyczaić do psów, do roweru, do samochodu, do budynków, do innych ludzi. Dobrze ułożony ptak nie boi się różnych przedmiotów z naszego codziennego otoczenia, nie boi się sytuacji, które go mogą zaskoczyć, czyli na przykład jadący ciągnik przez pole, nie zdekoncentruje go, nie przestraszy. Następnym etapem jest na pewno etap przygotowania do polowania, czyli generalnie my mówimy na to napuszczanie, ale to już polega na tym, że wychodzi się z ptakiem i próbuje się z tym młodym ptakiem zapolować na jego pierwszą zwierzynę. Dobrze ułożony ptak nie ucieka. W systemie układania ptaka nie ma kar, są same nagrody, więc nie jesteśmy wrogiem tego ptaka, jesteśmy jego przyjacielem i on sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Zaginięcie ptaka to są najczęściej nieszczęśliwe przypadki, to nie jest ucieczka. Generalnie nie ma polowania z ptakiem bez psa. W zasadzie sokolnik jest tą częścią składową tego wielkiego, trzyskładnikowego teamu, która jest obserwatorem. Dobrze ułożony pies i dobrze ułożony ptak współpracują. Pies wyszukuje zwierzynę, wystawia, tak jak na przykład pointer. Ptak doskonale wie, że tam, gdzie jest pies, najprawdopodobniej będzie zwierzyna, coś się będzie działo, więc już obserwuje cały czas psa pracującego. Następnie jak pies wystawi, puszcza się ptaka, na przykład z sokołem poluje się w ten sposób, że puszczamy go z rękawicy, on nabiera wysokości, ale już nie patrzy na sokolnika, on już bardziej patrzy na psa, bo doskonale wie, że ten pies zaraz mu pomoże wypłoszyć zwierzynę i w ten sposób ptak będzie mógł polować. Czyli człowiek jest generalnie obserwatorem. Na pewno trzeba mieć dobrego psa, ten pies musi być karny, tak? Nie może puszczony w pole biegać bez ładu, składu, bez kontaktu z prowadzącym go sokolnikiem. Musi doskonale znać również ptaka. Psy mają potężny temperament i żeby nie doszło do jakichś nieszczęśliwych zdarzeń, on doskonale musi wiedzieć, że ptak to w zasadzie w tym całym trzyosobowym składzie to jest ta najważniejsza osoba, to jest ten najważniejszy element tego kompletu. Sokół jest ptakiem bardzo widowiskowym. Jest to piękne polowanie, dlatego że pies wystawia w wysokich trawach bażanta, puszczamy sokoła, on nabiera wysokości, cały czas obserwujemy go, prawda, jak on pięknie pracuje, następnie zawisa w powietrzu i ten niesłychanie szybki atak na wypłoszoną zwierzynę. Jest to na pewno najbardziej widowiskowe polowanie. Polowanie z orłem. Wszystko zależy w zasadzie, na co chcemy polować. Z orłem mamy możliwość zapolować na dużo większą zwierzynę, na zająca, na sarnę. Niemniej polowanie z orłem jest trochę kłopotliwe. Taki orzeł dosyć dużo waży. Duża samica potrafi ważyć 7,5 kg. Proszę sobie wyobrazić, jak biegamy po polu z taką 7,5-kilową samicą, po takim na przykład pięknie zaoranym, prawda, albo po takich chaszczach. Jest to dosyć trudne polowanie. Polowanie z jaszczębiem. Jaszcząb jest chyba takim najbardziej uniwersalnym ptakiem. Jest to ptak może najmniej widowiskowe są polowania z jaszczębiem, bo nie nabiera on pięknie wysokości. Nie jest to taki spektakularny, szybki atak. Niemniej w terenie takim dosyć mocno zadrzewionym, zakrzaczonym, jaszcząb jest wyśmienitym łowcą. On jest bardzo sprawnym łowcą. Szybko lata na krótkie odległości, ale przy tym bardzo zwrotny jest, omija przeszkody. Dobrze ułożony jaszcząb umie przewidzieć, co będzie robił, jak będzie uciekał również ten bażant, korzystając z takich właśnie zakrzewień, zadrzewień, wysokich traw. Ja zaczynałem moją przygodę sokolniczą z jaszczębiami.
Potem przez pewien czas polowałem z rarogiem. Rarogi mam nadal, jaszczębie też. Potem dzięki koledze, który jest zafascynowany polowaniem z sokołem, dostałem od kolegi samicę sokoła wędrownego, z którą przez ostatnie 2 lata polowałem, z dobrym efektem i również jestem zafascynowany polowaniem z sokołem, ale wróciłem do jaszczębia. Mam jaszczębie swojej hodowli, także w tym roku, w tym sezonie poluję z młodą samicą jaszczębia. W tym pierwszym etapie układania ptaka, o którym mówiliśmy, że to jest to ukrócenie, czyli założenie tego całego wyposażenia ptaka, no to pies już powinien temu towarzyszyć. Im więcej ten ptak pozna w tym pierwszym etapie, tym będzie szybciej układał. Na drugim etapie układania, kiedy unosimy tego ptaka, no to również pies nam towarzyszy. Ptak musi się przyzwyczaić do tego, że ten pies mu krzywdy nie zrobi. To jest jednak dosyć duży drapieżnik, taki pies. I te ptaki instynktownie czują, że ze strony psa mogłoby mu zagrażać jakieś niebezpieczeństwo. W trzecim etapie uwabiania takiego ptaka drapieżnego, który o tym etapie nie wspomniałem, wymieniając etapy układania, bo jest jeszcze etap uwabiania, kiedy uczymy ptaka przylatywać do nas, prawda? On musi wiedzieć, że zawsze ma u nas jakąś nagrodę. Puszczony ptak na drzewo, jeżeli czegoś nie zobaczy, na co warto polować, no to on nie będzie latał dla przyjemności, tylko przyleci dla nas, bo wie, że u nas dostanie nagrodę. W tym etapie też jest potrzebny pies, bo jeżeli pies będzie towarzyszył człowiekowi, który nagradza ptaka za to, że do niego przyleciał, no to wtedy ten też się kojarzy ptakowi pies z czymś przyjemnym, prawda? No i ostatnim etapie, w etapie polowania, no to bez psa w zasadzie nie ma polowania. Bardzo dziękuję za przemiłe spotkanie. Cieszę się, że mogliśmy razem polować. Mam nadzieję, że za rok ponownie się spotkamy. Zapraszam wszystkich do jak najczęstszego uczestniczenia w przygodzie sokolniczej, w łowach z sokołami. Jest to niezapomniane wrażenie. Zresztą mieliście Państwo okazję ocenić. Nam z naszej strony również było bardzo, bardzo miło i cieszymy się, że to polowanie z sokołami może dzięki właśnie takim audycjom stanie się bardziej popularne. Jest to piękna polska tradycja, niedawno wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Tym bardziej warto ją pielęgnować. Także bardzo serdecznie zapraszam do uczestniczenia w łowach z sokołami i z takim sokolniczym pozdrowieniem pożegnam się z Państwem. Chwal ćwik i z myśliwskim Daszbur.